Cześć, ja nazywam się Paweł Soszyński. Dzisiaj pokażę Wam, jak poprawnie zamontować igłę w chawciarce. Zacznijmy od tego, jak taka igła jest zbudowana. Patrząc od góry, mamy korpus z kolbą i te elementy wkładamy do gniazda w chawciarce. Idąc dalej, mamy ostrze. No i tutaj bardzo, bardzo ważna sprawa. Z jednej strony igły mamy tak zwany długi rowek. Taki on idzie praktycznie przez pół igły, aż do samego jej oczka. Za to z tyłu igły, tak, gdybyśmy ją obrócili o 180 stopni, jest tak zwane wybranie. Tutaj macie rzut pokazany, gdybyśmy ją przekręcili o 90 stopni i to wybranie wygląda właśnie w ten sposób. Igłę w chawciarce montujemy w ten sposób, żeby to wybranie było z tyłu igły, a długi rowek, żeby był z przodu. No i niżej mamy oczywiście oczko i na samym końcu jest czubek.